Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. W tym odcinku wbijamy się do starej kopalni, a potem musimy iść do wolnej kopalni po spodnie, nie? Zapomniałem o tym. Spodnie kopacza. Ale dobra, tutaj też będzie co robić na razie. Zobaczmy, co tutaj na nas czeka. Widzę, że strażników świątynnych jeszcze nie ma. A przynajmniej wszystko na to wskazuje. Nie pamiętam, czy to trzeba coś striggerować, żeby oni zaczęli tu kursować, czy jak. Bryłka rudy. Mamy kill off? No, Bezzy nie wie, co robić. No, pewnie nie ma kill offa. Oczywiście. Postaram się jakiś załatwić. Szczerze to nie pamiętałem, żeby coś takiego tu było. Okej, witam wszystkich w starej kopalni. Jest kill off, czeka tu na nas. Glen. Ojej, jaki huk tutaj jest, nie? O czym powinienem pamiętać, będąc w kopalni? Uważaj na pełzacze. Im niżej zejdziesz, tym częściej możesz na nie wpaść. Aha. Te przeklęte stwory przychodzą chyba wprost z królestwa samego Beliara. Bez przerwy słychać, jak grzebią i kopią. Siedzą w ciemności i czekają na jakiegoś biednego górnika, z którego zrobią sobie obiad. Są bezlitosne i bardzo szybkie. Jeśli ci życie miłe, uciekaj stąd, ile sił w nogach. Prędzej czy później padnie i na ciebie. No jasne. Strażnik Drake. Możesz mi opowiedzieć o tej kopalni? Stoimy teraz w głównym szybie. Na dół można zejść po rusztowaniach. Wszędzie dookoła kopacze wydobywają rudę. Musisz bardzo uważać na pełzacze. One też są wszędzie dookoła. Mhm. Na samym dole część wydobytej rudy przeznaczona do wykorzystania tutaj jest od razu przetapiana. Opowiedz mi o tym coś więcej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z wężem. On zajmuje się wytopem. Albo zapytaj Jana. On tu rządzi. Odpowiada za organizację pracy w całej kopalni. Okej. Na co powinienem uważać w kopalni? Przede wszystkim na pełzacze. Groźne bestie. To przez nie musieliśmy zrezygnować z wydobycia w paru jaskiniach. Niestety, pożarły nam już sporą grupę kopaczy. Opowiedz mi o pełzaczach. Wiesz, zaschło mi w ustach. Przynieś mi piwo, to ci opowiem o pełzaczach. Trzymaj. Proszę, wypij moje zdrowie. Dzięki. A co do pełzaczy? Żyją w dużych stadach, głównie w bocznych jaskiniach. Mhm. Jeszcze nigdy nie widziano ich tutaj, w głównym szybie. Gdybyś spotkał kiedyś pełzacza, wiej, ile sił w nogach. Albo stań plecami do ściany. W ten sposób będziesz miał jakąś szansę. Gdzie mogę znaleźć Jana? Poszukaj go na środku głównego szybu, obok składowiska. A, jeszcze coś. Znasz Torusa, prawda? Zapomnij o nim. W kopalni rządzi tylko jedna osoba. Jest nią Jan. To nasz szef. Jak podpadniesz jemu, podpadniesz nam wszystkim. Zrozumiano? No jasne. Do zobaczenia. Tak jest. A są tutaj strażnicy świątyni, są. Sentino. Handel. Mam tu wszystko, czego mógłbyś zapragnąć. To, czego nie mam, i tak by ci się nie przydało. Ha. Nie masz tutaj nic ciekawego, co? Trzymaj talerz. Talerz dzban. A te skrzydła. Nie tam. Strażnik świątynny. Schodzimy niżej. Była jakaś drabina? Coś mi umknęło. Parę grzybków. Tutaj była drabina, oczywiście. No dobra, zobaczmy, co nam da takie złoże. Słychać coś nieprzyjemnego tutaj.
Bryłka rudy. Mamy 567. Ale huk to robi. Nic to nie daje. Absolutnie. Czy ja chcę tam schodzić? Tak nie bardzo, szczerze. Rozejrzyjmy się tutaj. Zejdziemy sobie jeszcze troszkę niżej. Tu w głównym szybie jesteśmy bezpieczni, nie? Tak przynajmniej mówił ten Drake. Tu siedzi Snipes. Jak leci? Mam dla ciebie pewną propozycję. Spraw, żeby Aaron odczepił się od tej skrzyni, a zapłacę ci 10 bryłek rudy. Aha. Do zobaczenia następnym razem. A, jasne. No jasne. Jest ta skrzynia, tak? Siema. Czym się tutaj zajmujesz? Pilnuję, żeby kopacze tacy jak nasz drogi Snipes trzymali łapy z dala od mojej skrzyni. Oj, to zajęty jesteś. Odciągnij Arona. Przysyła mnie Ian. Musisz się do niego natychmiast zgłosić. A czego ode mnie chce? Nie wiem. Trudno. W takim razie zajrzę do niego. Przepuść mnie! No, śmigaj. Należy mi się 10 bryłek rudy. Proszę, zasłużyłeś na nie! A, i jeszcze coś. Mam przy sobie klucz do tej skrzyni. Jak dla ciebie, 30 bryłek. To dawaj. Trafiła ci się nie lada okazja. Zastanawiam się, co ty z tego masz. Zawsze się cieszę, kiedy mogę dać psztyczka w nos któremuś ze strażników. Zresztą, gdyby znaleźli przy mnie rzeczy z tej skrzyni, byłbym martwy. No tak. Do zobaczenia następnym razem. A, jasne! To jest czas zapisać, nie? Zobaczmy, co tam w tej skrzyni. Piwo, uzdrowienie, 72 bryłki, spoko. Bez dwóch zdań było warto. Hop. I z tego, co pamiętam, jeśli dobrze poprowadzimy dialog, jeszcze można mu odsprzedać ten klucz, nie? Schodzimy niżej. Co to za chatka tutaj? Przekonajmy się. Ulbert. I dwie zamknięte skrzynie. Co się znajduje w składowisku? Co? Nie twój interes. O ty. Założę się, że zaschło ci w ustach od tej ciężkiej pracy. Jeszcze jak! Chętnie bym się czegoś napił. Może mógłbyś mnie czymś poczęstować, co? No, może, może. Dzięki! To jak z tym składowiskiem? Jest tam coś ciekawego? Kilka skrzyń, w których przechowujemy zapasy. Niestety, gdzieś się nam zapodział klucz. Zapodział? Założę się, że to sprawka Alefa. Temu człowiekowi nie można ufać. I stąd. Co? Beze mnie? No nie, już ja im pokażę! Przepuść mnie! No leć, leć. Nie przeszkadzaj sobie. Ja nie wiem, czy będę mógł otworzyć te skrzynie. Nic z tego, nie? Nie. Dobra, musimy znaleźć Alefa. Grims. Alef, gdzie on może być? Dobra, zejdźmy jeszcze niżej.
trzeba się pilnować, żeby nie wpaść na nich teraz, nie? Bo oni będą wracali do swoich miejsc. To znaczy, ten z góry może iść. Myślałem, jak najbardziej. Że to się skończyło już dawno temu. Nawet zapiszę, żeby czegoś tu nie zepsuć. Aaron. Hej, ty! Jeśli jeszcze raz spróbujesz wystrychnąć mnie na dudka, pogadamy inaczej! Zrozumiano? Spokojnie. Nie zgubiłeś przypadkiem klucza do swojej skrzyni? Rzeczy samej. Nawet nie chcę wiedzieć, skąd wiesz o jego istnieniu. Ale dam ci 20 bryłek rudy, jeśli mi go oddasz. Spoko, trzymaj. Tak, to ten. Masz tu swoje 20 bryłek, zgodnie z umową. Ale w przyszłości radzę ci uważać. Od tej pory będę cię miał na oku. Okej. Mamy tutaj Jana. A szukaliśmy kogo? Alef. Ej ty, tam nie było żadnego pieczonego mięsa. Cóż, widocznie się pomyliłem. Tu jest Alberto. A tu jest strażnik. To wczytajmy sobie trójkę. Mam nadzieję, że nie jest za ciemno. Ale na to już nie mam wielkiego wpływu. Alef. Interesuje nas Alef. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Gornabar. Cóż? Kopacz. Bo jak mnie to nie dotyczy. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Co możesz mi powiedzieć o pełzaczach? Te bestie muszą mieć gdzieś tutaj swoje gniazdo. Gdyby udało się je znaleźć, moglibyśmy wytępić je za jednym zamachem. Niech śniący zawsze będzie z tobą. No, dzięki, wzajemnie. Tu już są pełzacze, dobra. Czyli tam nas czeka tylko zguba, tak? Rozejrzyjmy się za tym Alefem jeszcze tutaj. Może gdzieś go trzepnę. Jest przejście, jest. Kurde, ciemno tutaj. Gorzki chleb. Tu jest pan strażnik. Tam pewnie są pełzacze, nie? Co tutaj mamy? Strażnik, kopacz, kopacz. A niżej? Strażnik, kopacz. Oj, oj, oj. Kopacz. No dobra, to zejdźmy jeszcze niżej. Kopacz. Gorna kosz. Co tu robisz? Co tu robisz? Poluję na pełzacze. Możesz mi opowiedzieć o sposobach polowania na pełzacze? Przy łowach na pełzacze obowiązuje tylko jedna zasada. Gdy jakiegoś zobaczysz, rzuć się na niego czym prędzej i spróbuj go zabić pierwszym ciosem. Okay. Walcz bez strachu i zabijaj bez litości. Gornawid. Niech nadejdzie przebudzenie śniącego. Opanuj się, chłopie, co ty gadasz? Wąż. Przecież widzę, że i tak tylko udajesz. Podobno jesteś hutnikiem. Widzę, że bystry z ciebie chłopak. No. Podobno przetapiasz tutaj część wydobytej rudy. Kiedyś przetapialiśmy tutaj cały urobek. Ale Gomezowi i magom nie bardzo się to podobało. Mhm. Siedzieli tu tygodniami, padając rudę i wszystko dookoła. Węszyli wszędzie i wtykali swoje szlachetne nohale w rzeczy, o których nie mieli pojęcia. W końcu poprzestaliśmy na przetapianiu części urobku. Magowie więcej się tu nie pojawili. No i super. Możesz mi dać trochę rudy? Jeśli dasz mi coś w zamian. Okej, on ma 750 przy sobie. Całkiem spoko. Ile dostanę za te skrzydła? To jest sporo warte. Za te kły. Skórę cieniostwora. Spoko, co? Jeszcze tą mapkę dorzucę.
394. Pyk. Możesz mi dać. Nie chcę już z tobą handlować, opanuj się. Ork niewolnik. No. Niezbyt rozmowny. Strażnik. Garb, kopacz, kopacz. Garb. Co tu robi ten ork? Złapali go nasi strażnicy. Od tej pory pracuje dla nas. Przecież nie jest nawet skuty łańcuchami. Czemu po prostu nie ucieknie? Raz spróbował. Strażnicy tak go urządzili, że nie mógł się ruszyć przez parę tygodni. Od tej pory nigdy więcej się nie buntował. No i fajnie. Tam widzę pełzacze. A nie chcę ich niepokoić. Tam też pełzacze. Jeszcze tam nas nie było, nie? Chyba. Strażnik, kopacz. Ork niewolnik, strażnik. Kopacz, kopacz. Kopacz. Piekielnik. Kopacz, piekielnik. Ale fani, gdzie tu nie widać. Zobaczmy jeszcze tutaj. Kopacz, kopacz, kopacz. I... Azgan. Jak leci? Pójdzie. Tak długo, jak nikt nie będzie próbował otworzyć tych drzwi, nie będę musiał wdawać się w bójki. A co jest takiego szczególnego za tymi drzwiami? Pełzacze. Wielkie, paskudne pełzacze. Całe mnóstwo wielkich, paskudnych pełzaczy. Okej. Kolega chyba nie bardzo lubi pełzacze, nie? Skoczmy jeszcze do tych tutaj. No sporo tej rudy tu mają. Kopacz i kopacz. Kurde no. A którędy na górę? Tu chyba było jakieś przejście. Jakaś drabina, nie? Jest. To wejdźmy tu sobie. Tak zerkam na podgląd, nie wygląda wcale na takie ciemne. Kopacz. Kopacz. I tu już wyżej nie wejdziemy. Patrzcie tam. Może być jeden z nich, nie? Ojej. O, mało brakowało. Wchodzi tędy, okej. No to wejdę tam jeszcze na górę, zobaczę. Jak to nie będzie żaden z tych, to już nie wiem. Kopacz. I tu. Kopacz. Czyli źle szukam, nie? Na dół. I możemy powoli wracać na górę, tak naprawdę.
Kurde, nie mogę się puścić tej drabiny. Albo przynajmniej nie wiem, jak to zrobić. Trochę grzybków. No i okej. Wbijamy się na górę z powrotem powoli. Tutaj tylko patrzę, tak? Tak. Tu też kopacz i kopacz. Bardzo interesujące persony. A tam co jest? Zajrzyjmy sobie troszkę w głąb. No, pełzacze. Będzie się tam dało wrócić, nie? Mam nadzieję. Aj. Ale z ciebie gabcio, Bezi. Hop. O. Napój. Kilo w bryłka rudy. Co się kryje wyżej? Prowokuje mnie ta grania. Hop. O kurde. Ej, musimy tam wrócić po ten napój. Ale dalej nic nie ma, możemy się cofnąć. Hop. Ach. Prawie dobrze bez. No dobra, idziemy na górę. Zawsze to rację. Powoli się trzeba cofać. Tam pełzacze. Nie chciałbym więcej być... nie ma. Mam już dość tej paplaniny. Tutaj nic nie ma. Lepiej się do tego nie mieszać. Teraz jak tu zagadać z Janem, żeby... Ale nie ma tu tego koleżki. No dobra, mniejsza z tym. Ian. To ty jesteś Ian, szef kopalni? Tak, to ja. A to moja kopalnia. Więc lepiej nie próbuj niczego głupiego. Myślałem, że to kopalnia Gomeza? No cóż, oczywiście kopalnia należy do starego obozu. Ale tutaj, pod ziemią, jest tylko jeden szef. Ja. Ale z Wall z twarzy w ogóle, co? Możesz mi opowiedzieć o wydobyciu rudy? Kopiemy dniem i nocą. Dzięki temu wydobywamy około 200 worków rudy na miesiąc, plus jakieś 20 worków, które od razu zostają przetopione. Okay. Z rudy, którą dostarczamy królowi, można by wykuć oręż dla nielada armii. Słyszałem, że ruda ma właściwości magiczne. Opowiedz mi o tym. Tak, nasza ruda rzeczywiście posiada właściwości magiczne. Wykuta z niej broń nigdy się nie psuje, a miecze i topory są ostrzejsze niż te wykute ze stali. Wow. Każda armia wyposażona w taki oręż ma poważną przewagę w boju. Rozejrzyj się to. Nie spra... A co to jest za ziomek? Oho, nowa twarz.
Pracowałeś kiedyś jako górnik, chłopcze? Myślałem, że to ten Alef. Od dawna tu jesteś? Od całych 10 lat. Uwierz mi, dużo już tu widziałem. Stawiłem czoła wielu niebezpieczeństwom, ale jakoś udało mi się z nich wybrnąć. Pamiętam, jak pracowaliśmy jeszcze w pierwszej kopalni, tej, która teraz stoi pusta. Pewnego dnia nie wytrzymały podpory, ale to stare dzieje. Zapewne słyszałeś też o wielu planach ucieczki. Posłuchaj, chłopcze. Wiem, że chciałbyś się stąd wydostać, ale zapomnij o tym. Stąd nie ma ucieczki. Widziałem twarze tych, którzy próbowali sforsować barierę. Nie popełniaj tego samego błędu. Bariera powstrzyma każdego. Nie chcę spędzić następnych 10 lat mojego życia wydobywając rudę. Wcale nie musisz. Może zostaniesz wielką szychą? Kto wie? Kto wie? Możesz piąć się do góry, ale nieważne jak wysokie stanowisko uda ci się osiągnąć, bariera wreszcie cię zatrzyma. No okej. Powodzenia. Nawzajem, chłopcze. Nawzajem. No, dziękuję. Ian. Opowiedz mi coś jeszcze o rudzie. Niestety magiczne właściwości rudy zanikają podczas przetapiania. W hutach Nordmaru znają odpowiednie techniki przetapiania. Ale nawet bez mocy magicznych, broń wykonana z naszej rudy jest bardziej wytrzymała i zadaje większe obrażenia niż zwykły oręż. Opowiedz mi o kopalni. Jeśli chcesz się tu trochę rozejrzeć, to radzę ci dobrze uważać. W jaskiniach kryją się pełzacze. Najlepiej trzymaj się głównego szybu i nie przeszkadzaj świątynnym strażnikom. Chociaż przez większość czasu zbijają bąki, to najlepsi sprzymierzeńcy, jakich można sobie wyobrazić podczas starcia z pełzaczami. Okay. Postaram się o tym pamiętać. Mam jeszcze sporo roboty. A, i nie przeszkadzaj w pracy moim ludziom. Tylko się tu trochę rozejrzę. Przysyła mnie Diego, mam odebrać listę. W porządku. Oto i ona. Powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. Okej. Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Dzięki. Nie no, słuchajcie, ten Alef musi gdzieś tutaj być. Nie może być daleko, nie? A tu go nie ma. Może go przeoczyłem gdzieś tutaj na górze. Nie no, tu by go nie było. Mamy listę dla Diego. Ale tak bezpośrednio do Diego jej nie będziemy nieśli raczej, nie? Do zobaczenia. Nie tu. Tu już nikogo więcej nie ma, okej. To może wyżej. A jeżeli nie, to i tak mamy po co tu przyszliśmy, także w sumie jest okej, nie? Może sobie zapiszę. Tu jeszcze grzybki. Grzybki, krucze ziele. No dobra, wejdźmy jeszcze tu na górę. Kogo tu mamy? Glen. Kopacz. Aha, czyli jesteśmy na początku, tak? Ha, jak się rzucił na jego złoże. Jaki świr. Strażnik. Strażnik świątynny. Dobra. Wychodzimy. I kierujemy się do nowego obozu. Co jest, Drake'u? Do zobaczenia.
Wydawało mi się, że coś się tam rusza. O, nieważne. Cały odcinek spędziliśmy w kopalni. I wyszliśmy z powrotem na powierzchnię. W tej chwili ja dziękuję bardzo wszystkim za uwagę i do zobaczyska.